Zazwyczaj puste i ciche szkolne korytarze w sobotę 9 października przepełnił radosny gwar. Dla wielu była to pierwsza wizyta po maturze, dla innych okazja, by po latach nieobecności wrócić choć na chwilę do swojego rodzinnego miasta i przekroczyć jeszcze raz próg swojego ogólniaka. Spotkać koleżanki, kolegów i profesorów. Okazja ku temu była nieprzypadkowa. Tego bowiem dnia pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie świętowało jubileusz stulecia istnienia. Tego dnia sala gimnastyczna pierwszego LO, gdzie zorganizowano imponującą wystawę podsumowującą 100 lat istnienia szkoły, tętniła niezliczonymi opowieściami. Stare fotografie przywoływały wspomnienia z młodości, niejednokrotnie wywołując łzy wzruszenia. Niemała w tym zasługa jej twórców, którzy spędzili wiele tygodni na poszukiwaniach archiwalnych materiałów. Pomysł był taki już, że tak powiem, jeszcze z poprzednich jubileuszy. W tym roku jest troszkę inaczej, bardziej bogato. Bazujemy na materiałach oczywiście zgromadzonych przez ten okres 100 lat, ale również były materiały użyczone przez różne tutaj organizacje, z którymi współpracujemy. O aspekty wizualne wystawy zadbał z kolei artysta plastyk Janusz Olechnowicz. Swój wkład w przygotowanie wystawy mieli również absolwenci. Nie za bardzo się Beska kroi, bo ja jestem starym regionalistą, reprezentuję przy okazji Poznański Klub Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej i my, że tak powiem, żyjemy naszym gniazdem rodzinnym na co dzień, nie tylko w postaci spotkań okazjonalnych i wspominek, ale również i ostatnio bardzo mocno prowadzimy różne prace badawcze nad historią nie tylko szkoły, ale i całego otoczenia Ostrzeszowa i okolicy. Nie zapomniano o ścisłych powiązaniach szkoły z harcerstwem, które kojarzy się przede wszystkim z jedną osobą, druhem Stanisławem Stawskim. Pierwsze lata powojenne były bardzo trudne z uwagi na brak podręczników, ale profesorowie byli nadzwyczaj pracowici i mocni. Na przykład profesor Stanisław Czernik, który uczył mnie historii. Wspaniały człowiek. Albo ksiądz dyrektor Czerwiński, który uczył języka polskiego, który kładł nam do serc i do wnętrz miłość do Boga, ale również do Polski. Te dni, te lata spędzone w tym liceum są podwaliną, czy były podwaliną mojego dorosłego życia. By wziąć osobisty udział w jubileuszowych uroczystościach, do Ostrzeszowa zjechali absolwenci z różnych stron kraju. Szkołę ukończyłyśmy w 1958 roku we dwie z bliźniaczą siostrą Marysią, a jeszcze rok młodsza była Gizela i o 3 lata młodszy Andrzej. I wszyscy żyjemy, dzięki Bogu, i dobrze się mamy. Myśmy byli pierwszą klasą państwową, przed nami tylko Salezjanie tu byli. No i żeśmy odkrywali różne skrytki, najciekawsze były skrytki za tablicami, w których były mapy. Bardzo żeśmy się cieszyli, jak żeśmy coś nowego odnaleźli. Historia szkoły sięga roku 1920. Początkowo w budynku funkcjonowało koedukacyjne gimnazjum humanistyczne, a w latach 1932-1939 działało gimnazjum salezjańskie. Mury tego gmachu pamiętają lata okupacji hitlerowskiej. Mieścił się tam obóz jeniecki. Od 9 listopada do 8 grudnia 1939 roku wraz z 33 braćmi zakonnymi z Niepokalanowa przebywał w nim ojciec Maksymilian Kolbe. Zginęli tutaj więźniowie różnych narodowości, a przede wszystkim Norwegowie. To właśnie otwarcie i poświęcenie przez biskupa kaliskiego Damiana Bryla Izby Pamięci z celą świętego Maksymiliana Kolbe było jednym z głównych punktów uroczystości. Ty od wieków powołujesz wybranych przez siebie synów i córki, którzy oddają życie za wiarę i Kościół. Prosimy Cię, najłaskawszy Boże, pobłogosław to miejsce pamięci, w którym był więziony święty Maksymilian Maria Kolbe wraz ze swymi współbraćmi.
W okresie powojennym swoją działalność wznowiło prywatne gimnazjum Męskiego Towarzystwa Salezjańskiego, które ostatecznie zostało zlikwidowane w 1954 roku. 1 września 1959 roku zaczęło funkcjonować pierwsze liceum ogólnokształcące, a 24 lata później, dokładnie 11 listopada, dokonano aktu nadania szkole imienia Marii Skłodowskiej-Curie. O historii szkoły, jej uczniach, nauczycielach mówili jej absolwenci w trakcie uroczystej gali, która miała miejsce w sali kinowej OCK. Wiek 100 lat istnienia naszej dostojnej Alma Mater to ważny rozdział Księgi Historii, którą napisały pokolenia uczniów, nauczycieli i przedstawicieli całej społeczności naszego liceum. Ów piękny jubileusz stał się inspiracją do refleksji w szczególności nad przeszłością, ale i teraźniejszością, a także przyszłością pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie. Zatem nad tożsamością tego miejsca, świadomością jego wyjątkowości, poczucia jedności pokoleniowej. Uroczyste gody dostojnej stulatki mogą być również bodźcem do definiowania istoty tej szkoły i jej roli w środowisku lokalnym. W świadomości mieszkańców jest ona wszak ważnym elementem pejzażu miasta, częścią wspólnoty, ale i symbolem trwania, ciągłości, tradycji jako synonimu doświadczenia, dziedzictwa, które zobowiązuje. Stuleciu szkoły asystowało wiele imprez towarzyszących, m.in. występ chóru szkolnego na Ostrzeszowskim Rynku, turniej szachowy, piłki siatkowej, a także jubileuszowa debata oksfordzka i miasteczko harcerskie. Jubileuszowe wydarzenie przeszło już do historii i zostało zwieńczone pamiątkowym zdjęciem uczestników zrobionym na szkolnym placu.